Dzień dobry. Mam przyjemność rozmawiać dzisiaj z panem Arturem Kurkiewiczem. Witam. Znajdujemy się w bardzo ciekawym miejscu. Jest to Muzeum Medycyny i Farmacji. Gościmy tu dzięki uprzejmości pana profesora Tomasza Szczepańskiego, doktora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Panie Arturze, no mamy dzisiaj ciekawą postać tutaj do omówienia. Jest pan autorem artykułu na temat Ludwika Hirschfelda. Nazywa go pan ogrodnikami, ogrodnikiem dusz ludzkich. No bardzo piękne, bardzo piękna nazwa. Ja trochę tą nazwę taką metaforyczną tak przełamię pewnym cytatem. Teraz będzie bardzo potocznie. Otóż jak pisze Paweł Jasińca, pewna baba miała powiedzieć tak. W tej chwili wiadomość o istnieniu deski ratunku rozchodzi się coraz szerzej. Jakaś niewiasta z Bytomia wyraziła to wcale lapidarnie. Teraz my wszystkie baby do profesora Hirschfelda, jak ci wściekli do Pastera. I myślę, że to jest taki początek budujący napięcie, więc proszę to napięcie trochę złagodzić. Dlaczego baby do Hirschfelda? Ogólnie przyjęło się mówić o Hirschfeldzie, że to jest lekarz od krwi, prawda? Ponieważ to była jego główny obszar zainteresowań, to co go fascynowało i zaczynamy troszeczkę od jakby ostatnich jego osiągnięć, potem wrócimy do początku. Natomiast pracując nad grupami krwi, konfliktami serologicznymi i tak dalej, znalazł rozwiązanie bardzo poważnego problemu medycznego. Tym bycia i społecznego. No, społecznego również, oczywiście. Ale to były wielkie tragedie osobiste. Zresztą to w sposób piękny pokazuje takiej swojej reporterskiej, nietypowej, bo Jasienicę znamy bardziej z tej jego historycznej książek, ale swojej reporterskiej książce pisanej na początku lat 50. opowieści o żywej materii z ośrodka naukowego, który prowadził profesor Hirschfeld i tam się zajmował. Wtedy oni to nazywano ciążą heteroswoistą. Dzisiaj mówimy krócej, nazywamy to konfliktem serologicznym, prawda? I to było związane z tym, że wcześniej w ogóle nie wiedziano, co jest tego przyczyną, bo tutaj takie oszustwo na początku się zdarzało pozytywne, że pierwsze dziecko w takim przypadku rodziło się zupełnie zdrowe, potem przychodziła jedna ciąża, druga, trzecia, czwarta. W przypadku tej pani, która wyraziła to, że my wszystkie teraz od Hirschfelda, to było 9 ciąż. Ważna tragedia rodzinna. Pięknie to opisuje właśnie te odczucia tych kobiet, ale nie będziemy teraz odsyłam i w artykule, bo to jest naprawdę kapitalnie pokazująca, talent Jasienicy wszyscy znamy, a to jest kapitalnie pokazująca od środka i pracę ośrodka i problemy tych kobiet, jak one o tym myślą i tak dalej. Więc dzięki jego terapii udało się tysiące dzieci uratować w Polsce właśnie poprzez transfuzję krwi, bo on opracował tą metodę, że transfuzja krwi tuż po narodzeniu dziecka pozwalała przeżyć kobiecie. Przeżyć dziecku, kobiecie często również też. To jest bardzo filmowy życiorys. Myślę, że różne plany, różni bohaterowie, różne koleje życia, niesamowite takie zwroty historyczne, bo przecież rodzi się w 1884, czyli koniec wieku XIX, a odchodzi z tego świata w 1954. To są kolosalne zmiany w świecie, w historii. Proszę o tym opowiedzieć, jak wyglądały te początki Hirschfelda, jak wyglądała ta jego droga medyczna. W tamtym czasie najlepsze, najważniejsze takie ośrodki naukowe znajdowały się w Niemczech. I on tutaj oczywiście w Polsce zaczynał swoją karierę studencką, natomiast później studiował w Niemczech. Był zachwycony atmosferą tych miast. Zaczynał w Würzburgu, którego korzenie sięgają VIII wieku. Jest to jedno z najstarszych, przez niektórych za najstarszą uczelnię nazywaną. I tam studiował i tam rozpoczął swoją pracę naukową. My tu będziemy skracali pewne wątki, ponieważ już kilka razy będziemy to zapewne zachęcali do odwiedzenia do naszej artykułu, gdzie dokładniej opisuje te wszystkie elementy i podpieram się cytatami ze słynnej autobiografii Ludwika Hirschfelda, tylko ona obejmuje ten okres, ponieważ to została napisana, zakończona w 1943 roku. Historia jednego życia. Jednego życia. No i to
jeszcze jest chyba jedna z najnowszych publikacji dotyczących Hirschfelda. Urszuli Glęskiej, Hirschfeldowie. Pani Urszuli Glęsk, wyśmienicie napisana. Niestety dużo pojawia się biografii, które są powierzchowne, gorzej udokumentowane. Pani Glęsk wykonała kapitalną robotę, jeżeli chodzi o faktografię, dokumentację i bardzo, bardzo gorąco polecam. Wydawnictwo Uniwersytas ją wydało, ona jest nadal dostępna na stronie wydawnictwa, gorąco polecam. A pani Glęsk robiła jeszcze dodatkową rzecz, ponieważ no, była też taka tradycja, profesor Hirschfeld to była ta gwiazda światowa, znany na całym świecie, zapraszany na konferencje, kongresy w całej Europie, w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Natomiast jakby w cieniu pozostawała żona, Hanna Hirschfeld, prawda? Ciekawa postać. Ja właśnie pomyślałam, że warto tutaj powiedzieć, że poznali się w szkole tańca i tak przetańczyli całe życie. Tak, tak. Ale ona nie tylko była tancerką w jego życiu, była też wybitnym naukowcem. Wybitnym naukowcem, wybitnym lekarzem. Uchodziła za jednego z najlepszych w ówczesnej Europie pediatrów. Uwielbiała, kochała dzieci. Była bardzo łagodną, bardzo spokojną osobą, ale lekarze wiedzieli jedno, że nagle budził się w niej demon i dostawała szału tylko w dwóch przypadkach, kiedy nastąpiło jakieś zaniedbanie w leczeniu dziecka, albo gdy usłyszała, że ktoś przyjął korzyść majątkową. Dostawała szału i wtedy z tej łagodnej kobiety, to się były bardzo rzadkie, bo wszyscy o tym wiedzieli, więc to były bardzo rzadkie przypadki. Czyli ale gniew z pobudek etycznych. Tak, nagle ta łagodna, spokojna kobieta dostawała szału. W tym tekście też wspominam o tym, że ona potem przyjechała do niego, jak on studiował, i korepetycjami dorabiała, żeby mogli się utrzymać, żeby on mógł na przykład swoje studia skończyć. I najpierw on skończył, później ona, doktoraty podobnie. Ona między innymi doktorat we Włoszech obroniła. To też jest taki obraz tej epoki, że można po włosku w Rosji, tak. Potem znowu musiała podobnie zrobić, więc po rosyjsku też obroniła. Także wspaniała, wspaniała kobieta i wspaniały mężczyzna, wspaniała para naukowców. Ciekawy też ten wątek pediatry i mężczyzny, który bardzo chciał pomagać potem kobietom, które miały problem, aby w tą ciążę zajść. Można powiedzieć, że w pewnym sensie naturalnie z jednej tu pediatra, a z drugiej strony rozwój jego zainteresowań, właśnie ten lekarz od krwi słynny. Mhm. Przy czym oni na przykład, jeżeli chodzi o badania nad krwią, obaj pracowali. Dzięki temu w Lancecie, publikacja, która się okazała na temat tych badań krwi, pani Hanna Hirschfeld stała się pierwszą Polką, która opublikowała w renomowanym czasopiśmie. Proszę powiedzieć, tak niezwykła postać, jaką był Hirschfeld, czy była doceniana w środowisku naukowym międzynarodowym? Bardzo był doceniany. Mhm. I bardzo ceniono. Jeszcze wrócimy na chwilę do tego. Skończył te studia i do zespołu profesora Dungera i badają krew. No, okazuje się, że najpierw na zwierzętach, prawda, że jak przetoczy się z jednemu zwierzęciu krew innego zwierzęcia, to czasami jest super, a czasami kończy się to albo bardzo złym stanem zdrowia, albo nawet śmiercią. Panie Arturze, to były jeszcze te czasy, kiedy chyba nie do końca kojarzono, że krew może być przecież zróżnicowana. To mogą być faktycznie grupy przeróżne. Już pojawiały się mm-hmm. domysły, że tak to jest, ale nikt tego jeszcze nie dookreślił. I to, że są grupy krwi, to już wcześniej przed profesorem to zrobiono, natomiast czasami pojawiają się takie opinie, że on jest twórcą w ogóle grup krwi, że on odkrył grupy krwi. To już było wcześniej. Od 1928 roku na całym świecie obowiązuje metoda zaproponowana przez profesora Hirschfelda, oznaczania grup krwi, ta AB0 i AB, prawda, więc to. Dalej badali te grupy krwi w trakcie I wojny światowej. Tutaj nie będę wchodził w szczegóły, bo znowu odsyłam do artykułu, ale bardzo ciekawy jest wątek jego pracy w armii serbskiej. Tam opracowywał własne szczepionki na przykład na tyfus, bo ten okres był właśnie potworny, jeżeli chodzi o epidemię tyfusu, a tyfus bardzo lubi takie duże zbiorowiska ludzi, więc żołnierze marli na potęgę. W armii serbskiej prawie około połowa personelu medycznego też na tyfus zmarła. Opracował skuteczną szczepionkę.
na te formy tyfusu, robił tam badania. I korzystając z tej okazji, bo też armia serbska dzięki Hirschfeldowi chyba jako pierwsza wprowadziła na stałe transfuzję krwi dla rannych żołnierzy. Także tutaj też była pionierska praca. Potem z tą armią przez góry, kiedy musieli się wycofywać, przez wysokie góry w zimie, cały czas razem z nimi pozostawał. On mógł sobie wrócić do Szwajcarii prawdopodobnie, natomiast był cały czas z armią, z królem Jugosławii, co potem Hanna o mały włos nie straciła tam nogi i stopy na skutek odmrożenia, co potem objawiło się tym, że w momencie, kiedy groziło mu aresztowanie i przeniesienie do getta, król Jugosławii nadał mu honorowe obywatelstwo. Ale historia znowu tutaj pomieszała, bo w tym momencie jeszcze Jugosławia nie była przeciwko Niemcom. Chwilę później była i to już niestety nie pomogło, także wylądował w getcie. W getcie, tak jak już czasami tu wspominamy i w innych filmach, on na przykład też przez naukę, przez popularyzację wiedzy, naukę chciał, żeby ci młodzi ludzie, którzy są zamknięci w getcie, mogli poczuć się wartościowi. Aż chciałabym przerwać i tu zacytować innego lekarza, Marka Edelmana, który w jednej swojej książce powiedział, że i miłość była w getcie, więc po prostu próbował jakąś namiastkę normalnego życia jednak pozostawić. Tak. Tak, to bardzo ważne. No i dlatego on też próbował to życie naukowe, mimo że tego nie wolno było robić. Znowu, w jaki sposób on to robił, jak to się odbywało, będzie można, warto zerknąć do tekstu. A po drugie, jest to wyjątkowo porażający obraz sytuacji Żydów w getcie, troszeczkę inaczej napisany niż standardowo, ale to trzeba po prostu przeczytać. Jeszcze to może jeden wątek, bo ten jeden wątek jest fantastyczny. To, że ja pana tu zainspiruję do powiedzenia o tym cytatem, który pan przywołuje. Ranni napływali masami piękną, miały kartę kobiety Warszawy w tej wojnie. W jakiej wojnie i co te kobiety zrobiły? Proszę powiedzieć naszym odbiorcom. Mówimy o wrześniu 1939 roku, prawda? Tak. Kiedy armia niemiecka już jest na przedpolach i ostrzeliwuje bardzo intensywnie, bo wojska już jest niewiele, resztki są w Warszawie, intensywnie ostrzeliwuje przedmieścia i miasto. Jest wielu rannych. Profesor Hirschfeld przez radio prosi o krew, no i wtedy głównie kobiety. Potężna liczba kobiet zgłasza się, żeby oddawać krew dla rannych, chorych do transfuzji. Dochodziło do tego, co profesor wspomina, że jeżeli się zdarzało, że kobieta była na przykład chora, coś i on nie mógł tej krwi od niej wziąć, to była rozpacz, że ona się nie może dołączyć chociażby w ten sposób, żeby... Czyli świadomość, że to piękny dar i to w sumie przecież ta świadomość, jak rozwijało się krwiodawstwo, w sumie nowa. Panie Arturze, jeśli spojrzymy na te jego losy, już wiemy, że getto, wiemy, że wojna zakończyła się dla niego w taki sposób, że przeżył, no, można mówić o jakimś szczęściu. Będzie żył również po wojnie. Zmarła w trakcie wojny jego córka. Znów nie będziemy chodzić głębiej w ten temat, ale polecam ten fragment, bo jak to była dziwna i wtedy wstydliwa być może choroba, anoreksja, i małżeństwo wybitnych lekarzy. Tak. Nie było w stanie sobie z tym poradzić i utrzymać. Córka umiera. Kiedy ta książka powstaje, bo on po prostu leczy tę potworną dla niego traumę, taką podwójną traumę każdego ojca, rodzica, który traci dziecko, ale oprócz tego jeszcze lekarza. Wybitnego lekarza, naukowca, wybitnej pani pediatry. I on leczy się, pisząc właśnie tę książkę. Czyli znowu terapia przez... Tak. Przez naukę, tak. Przez później pisanie. W Lublinie odbuduje uniwersytet, później przenosi się do Wrocławia i tam powstaje ten słynny jego ośrodek, tam rozwija swoją karierę naukową, ale głównie właśnie w takim zastosowaniu już, nie w sensie naukowej publicystyki, tylko w zastosowaniu i pomaganiu ludziom. Czyli ciekawy znowu wątek się otwiera, opisuje. Wrocław jako to nowe miejsce, które gromadzi niezwykłe osobowości. Nowy Lwów w pewnym sensie, bo bardzo dużo ludzi też z Lwowa właśnie, z Instytutu Lwowskiego tam ląduje. Ja sądzę, że jeśli myślimy o Hirschfeldzie, to pytanie, jak tam nagrody, bo pytałam, czy był doceniany, jak nagrody? Znaczy, jeżeli chodzi o nagrody międzynarodowe, doktoraty, bardzo był honorowany w krajach Jugosławii i tak dalej, nominowany do Nobla, tak też, właśnie. Którego ostatecznie nie otrzymał, ale tak, był bardzo, bardzo wysoko doceniany i nagradzany na całym świecie, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi.
gdzie był wielokrotnie zapraszany. Tam jest też piękny wątek opisany, tę historię związaną z wyjazdem niedoszłym do Stanów Zjednoczonych, ale znów odsyłamy do tekstu. Ja myślę, że właśnie tym możemy zakończyć naszą rozmowę, że odsyłamy do artykułu pana Artura Kurkiewicza. Na stronie historia.dotyk.pl są bardzo artykuł, polecamy. Jest o Hirschfeldzie i inne ciekawe materiały i artykuły. A jeszcze też oczywiście zapraszamy, żeby odwiedzić Muzeum Medycyny i Farmacji w Sosnowcu. Bo warto. Warto, naprawdę jest przepiękne, pooglądaliśmy, jest sala operacyjna, jest, ktoś ma ochotę zobaczyć, jak amputowano w XVIII wieku tak. komuś rękę, no tak rzeczy też, plus dużo sprzętu medycznego. I bardzo życzliwe osoby, które nas tutaj wprowadzają. Osoby tu na miejscu. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję.